Miniony rok szkolny z powodu pandemii i długotrwałej konieczności zdalnego nauczania nie był łatwy zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Mimo trudnej sytuacji miasto Puławy realizowało program nauki pływania dla dzieci z miejskich podstawówek. Puławski Ratusz podsumował funkcjonowanie tego projektu w roku szkolnym 2020-2021. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta w Puławach, około 600 uczniów z miejskich szkół podstawowych uczyło się pływać w ramach programu. Mogły w nim uczestniczyć dzieci z klas 1-3. Ze względu na panujące przez dłuższy czas obostrzenia epidemiczne nie wszystkie cele udało się zrealizować. Nie odbyły się zaplanowane sprawdziany centralne dla wszystkich biorących udział w zajęciach. Udało się natomiast przeprowadzić wewnętrzne zawody sprawdzające umiejętności pływackie nabyte przez uczniów. Na zakończenie programu uczniowie klas 2 i 3 otrzymali medale oraz dyplomy, natomiast dzieci z klas 1 dostały certyfikaty uczestnictwa. W bieżącym roku realizacja nauki pływania jest finansowana ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie ponad 60 tysięcy złotych. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe. Przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.